krajobraz jak po bitwie, a jeszcze latem brzeg Cybiny przy Ostrowie Tumskim wyglądał tak. To dzieło koparek, które wczoraj zauważył tutaj Maciej Gębicki. Całe dno rzeki zostało wybrane, została też poszerzona, zniszczona absolutnie cała roślinność, wręcz krajobraz księżycowy. Jest to straszne dla mnie, ponieważ ten odcinek Cybiny wracał praktycznie do swojego naturalnego stanu. O sprawie Maciej powiadomił media i poznańską koalicję Za Zieleń. Dzisiaj poza kamerą operatorzy koparek powiedzieli nam, że działają na zlecenie Wód Polskich, a to co robią nazywa się hakowaniem, czyli oczyszczaniem dna. Informujemy, że prace prowadzone na cybińskim kanale Ulgi to prace utrzymaniowe i konserwacyjne wykonywane na zlecenie Wód Polskich. Prace mają na celu zapewnienie prawidłowego przepływu wód w cybińskim kanale Ulgi. Zapytaliśmy urzędników, czy przy regulacji przepływu wód konieczne było wycięcie okolicznych roślin, ale nie uzyskaliśmy odpowiedzi na to pytanie. Mieszkańców Ostrowa Tumskiego boli jednak, że roboty wiążą się z niszczeniem enklawy dzikiej zieleni i legowisk wielu chronionych gatunków zwierząt. Podobnie działania Wód Polskich odbierają przyrodnicy. Jeżeli koparki, które tam zostały wysłane przez zarządcę wód, czyli Wody Polskie, usuną cały ten muł i usuwają roślinność, to całe to siedlisko zniknie. Co więcej, przyrodnicy obawiają się, że roboty prowadzone na Cybinie są niezgodne z prawem. No, tak naprawdę jest to niezgodne z prawem niszczenie siedlisk gatunków chronionych, gdyż żeby było to zgodne z prawem, to trzeba by mieć uprzednią zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. A Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska potwierdza, że nikt o taką zgodę nie zabiegał. Z kolei Wody Polskie zarzekają się, że zgoda do przeprowadzenia robót nie była potrzebna. Wykonywane są zgodnie z przepisami, poza okresem legowym ptactwa i nie wymagają zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Urzędnicy przekonują, że prace były konieczne, by zniwelować zagrożenie zalania, ale Macieja Gębickiego nie przekonuje to wytłumaczenie, bo jak sam mówi, rzeka się tutaj praktycznie nigdy nie przelewa. Udrażnianie tej rzeki nie ma absolutnie żadnego sensu. Nie? Poza tym to jest kanał Ulgi, Cybinę, gdyby było jakiekolwiek zagrożenie powodziowe, da się uregulować na Jeziorze Martańskim, prawda? Z kolei Koalicja Za Zieleń przekonuje, że chętnie pomogłaby Wodom Polskim ustalić zakres prac, który poprawi przepływ wód bez niszczenia roślinności. Jeśli jednak robotnicy nie przestaną krzywdzić przyrody, przyrodnicy podejmą bardziej zdecydowane kroki. Z całą pewnością musielibyśmy protestować i być może zaprząc do tych działań też mieszkańców Poznania, czy zachęcić, lub na przykład grupy anarchistyczne, gdyż no jest to taka nasza mała przyrodnicza perełka, bym powiedział, w mieście Poznaniu. W tej chwili legalność zleconych przez Wody Polskie prac bada policja. Jakub Pięta, Puls Dnia.